Siemanko, witam was ponownie w Zagrajmy w XCOM! Październik, piździernik się zaczyna. Zacząłem sobie nagrać znowu XCOMa, to znaczy... to tak zabrzmiało, jakbym już zatrzymał nagrywanie na parę miesięcy i znowu wrócił do nagrywania XCOMa. Nagrywałem sobie Heroesa i po prostu wkurzyłem się. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Dobrze wiedzieć. Wkurzyłem się dlatego, bo tam jest jakaś pieprzona misja Akademii, w której po prostu mózg rozjebany i muszę się jakoś ostresować, a stresuję się... A, tutaj naprawię nie 3 dni, dobra, bo pamiętałem, że muszę coś naprawić. Samolot. Właściwie nie mam teraz co robić, bo czekamy tylko na misję, tak? Właściwie pokój sytuacyjny. Zbuduj laboratorium psi, zbadaj urządzeń eterycznych. Okej. Czyli coś musimy wybudować jeszcze. Laboratorium psioniczne. Jeszcze coś mogę. Laboratorium... generator Ellerium. Właśnie, generator Ellerium możemy zrobić. Mamy go więcej. Zawsze to trochę więcej energii, tak? No, wprawdzie mam duży zasób energii, ale nie zaszkodzi jeszcze zrobienie czegoś, tak? Dobra. To chyba tyle, co mógłbym zrobić. Jeszcze sobie oczywiście zapiszemy na jakiś bardziej przyzwoity save i ciśniemy oczywiście. Teoretycznie oddając turę. Bo tylko czas przyspieszamy. Dobra. Mamy pancerz Archanioł. Pancerz z jetpackiem. Swoją drogą nie tak bardzo go używałem znowu. Dobra, sekcja zwłok eterycznego. Ten okaz znajduje się najwyraźniej na szczycie hierarchii obcych. Nie bez powodu. Jak zapewne widzieliście, jego budowa fizyczna sprawia, że nie nadaje się do walki. Ci eteryczni korzystają jednak z gigantycznych pokładów energii psionicznej, co wyjaśnia, dlaczego inne gatunki słuchają ich poleceń. Jak nie nadają się do walki, przecież potrafią walczyć. Tylko tak trochę inaczej, tak? Nowy przedmiot, osłona umysłu. Dobra, i cel, rozpoczynamy. Za 3 dni się coś uda. Urządzenia obcych może wiązać się z ryzykiem. Ale wróg nie dał nam innego. Dobra, kończ gadać. Musimy cisnąć. Ojej. Właśnie przypomniałem sobie, że powinienem naprawić myśliwca, ale mam nadzieję, że to nie jest ten. Dział M, czyli to nie jest ten. Teraz zobaczymy, czy to jest jakiś potężniejszy statek obcych, czy po prostu coś zwykłego. Nie wygląda mi to na coś ciężkiego, przynajmniej tak mi się wydaje. Zbliżam się do przeciwnika. Nie, nie oddaję, o właśnie. Czyli dobra, spokój. I teraz tak, pierwsze co, hangar, żebym już pamiętał. 2 godziny, wow! Czyli jeszcze się nie da. Dobra, rozpoczynamy akcję, tylko jeszcze oczywiście chcę tutaj sprawdzić, czy cała załoga będzie dobra, że tak powiem. To znaczy, w sumie chyba nawet odrzutnika nie będę robić. Znaczy dla moich tutaj, dla mojej ekipy wojskowej. Czyli tak, grenadier, szturmowiec, 2 snajperów mamy, 2 szturmowców, 1 grenadier i 1 żołnierz wsparcia, dobra. To jeszcze save oczywiście znowu w ramach finalizacji, że wszystko jest gotowe i ciśniemy, żeby tutaj nie robić, że za każdym razem bla 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 bla, że muszę oczywiście bawić się w ustawianie jednostek. To jest karkołomne z mojej strony. I z waszej oczywiście, bo wy musicie patrzeć, jak znowu to robię. No chyba, że okaże się wielką dobrocią i nie będę tego nagrywał. W Kanadzie. Zdaje się, że obcy rozbili się na rzadko zaludnionym terenie. Mam nadzieję, że jeśli w pobliżu są jacyś cywile, będą trzymać się z daleka. Też mam taką nadzieję. Gościu. Dobra. Przyspieszamy, bo oczywiście to nie jest nic ciekawego. Przyjacielskich kontaktów po drodze do miejsca katastrofy. Uderzeniowy 1 gotowy do zabezpieczenia okrętu. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy 1 może podjąć próbę wejścia.
Dobra, idziemy na Hama. Może się nic nie pojawi. Jeżeli się pojawi, to już będę wiedział. Aha, okej. Okay. Mutony. Czyli mutony... Oho, już tutaj chcą się pojawić. Gdzie co? Ja mam takie pytanie. Dlaczego? Nie mam szans, tak? Żeby trafić tamtego mutona. Ale za to tego możemy rozwalić. Czy taką... Chciałem wykorzystać szansę, żebym tutaj wyskoczył, ale może się uda z tego względu, że mam jeszcze jednego szturmowca. Tylko niefortunne jest to, że on jest właśnie tak daleko. Zobaczymy, czy się uda to zrobić. Trochę na Hama już poleciałem, na żywioł. Ale oczywiście Sturm jak chce na żywioł, no to zawsze musi przylamić troszkę. 100%, a tam jest ile? 54. No mam nadzieję, że się uda. No! No, udało się. Uratowaliśmy naszego szturmowca. Zaraz wszystkich przeniesiemy tutaj. No bo po co mają tak daleko tutaj celować w mutona? No i pięknie poszło. Akcja ratowania naszego szturmowca zakończyła się sukcesem, jak zawsze, naszej organizacji XCOM. Szturmie, co to za słownictwo? A no takie jakieś tak... Tak jakoś tak wyszło. Fryderyk Peterson. Pederson. Gdzie jest ten statek? Tutaj jest, czyli mam oczekiwać, że tutaj będą jacyś obcy, tak? Czy nie? Może jeszcze tutaj sobie stanę, w razie czego, żeby tak mieć wgląd na całą sytuację. Może tutaj sobie stanę. Nie powinienem kusić losu aż tak bardzo. Myślałem, że tutaj będzie jakiś ruch dźwięku. Swoją drogą, wiem, że mogę przed walką zobaczyć sobie, z jakimi jednostkami będę miał do czynienia, ale jak zwykle oczywiście o tym przywileju zapominam. Jakoś tak wychodzi dziwnie, że zawsze zapominam, że mam taką możliwość. O, jest eteryczny. To jest dla nas smutne, co nieco. Właśnie, czy ja będę miał szansę walczyć? Wiecie co? Warta. Pyk. Pyk. Chcę tutaj jakoś tak w miarę korzystnie do tej sytuacji pójść. I chyba zrobię coś takiego, że... Właśnie. Szturmowiec został z takim ruchem. Ten jeszcze mi został, ale ma strzelbę kompozytową. No właśnie, możemy użyć tej... nieszczęsnej czy szczęsnej niewidzialności. W ten sposób się tutaj nieco przemieszczę i załatwimy tego eterycznego, no bo w końcu mam taką możliwość, żeby tutaj wykorzystać co nieco zdolności. No bo teraz to już nasi szturmowcy, no to masakrotarzy. Masakrujący po prostu, masakrujące jednostki. Oj. No bo nic im nie zrobią, tak? To znaczy teoretycznie, dopóki nie zaczną strzelać, bo wtedy nie będą mieli możliwości bycia niewidzialnym, więc mogę jeszcze nieco podejść tym jednostkami z tyłu, postrzelać, a właśnie szturmowcy tutaj podejdą szybko, no i zajmą się właśnie, że tak powiem, najważniejszym. O, 50%. Ciekawe, czy trafisz. Trafisz! A to ci dopiero. Jeszcze mam nadzieję, że ta jednostka trafi. Tylko trochę mu odsłaniam. Nie ma szans na trafienie. To jest smutne. Wiecie co, teraz ryzykuję tym, że tutaj są ci latacze. Więc wartę zrobimy. Snajper zrobi
Stanie właśnie nie zrobi. Stanie sobie tutaj, też warte zrobimy. I teraz tak. Wezmę jeszcze niewidzialność. Bo skoro ją mam, to dlaczego jej nie mam używać, tak? Staniemy sobie tam, zobaczymy przy okazji, czy coś tam będzie. No dobra, przecież zrobiliście ruch! To mnie też tak strasznie wkurza, że w misjach zawsze jednak ci obcy zrobią jeszcze jakiś dodatkowy ruch, bo filmik się akurat uaktywnił. I miejsce, które oni powinni być, nagle przestaje być tym, które powinno. Ty co? Zaryzykujmy, stańmy sobie tutaj. No przecież nie zrobią nic niewidzialnemu. O! Pięknie poszło. I jeszcze jeden. O, super. Ach! Ach! Kurde, liczyłem na celny strzał snajperze. Nie spodobało mi się to. Czy oni będą coś robić? Nie. 98%. No a teraz celność prawie maksymalna. Co jest? Jakim cudem? No nie wierzę w to po prostu. Wiecie co, szczelimy sobie tym, bo snajperem mogę jeszcze podejść. Bez jaj! Przecież możesz w niego celnąć. Teraz w kogo? W tego możesz, albo w tego. Tak to zrobimy. Teraz tak. Zobaczcie, że tam jest latarz, co możemy tutaj tak podejść, tylko nie pamiętam już. No właśnie, czy warta była. Trafisz? Pewnie nie. No pewnie, że nie, no bo po co? Dobra, no niestety latarz zrobi jakiś ruch. Mój tu się osłania w tym momencie, więc możemy załatwić eterycznego najskuteczniej, jak to będzie możliwe. Swoją drogą jest nawet osiągnięcie, przejmij kontrolę nad eterycznym, co jest dość ciekawe. Nie powiem, że próbowałem zrobić coś takiego, ale niestety się mi nie udawało. No dobra, czyli zobaczymy, co latarz zrobi w tym momencie. On pewnie tutaj szczeli w mojego. Oberwał, ale na szczęście nie ma szans tutaj, żeby jakoś zginął z tego powodu. A może zginie? Może taki jest mu los pisany? No nie gadajcie głupot. Właściwie on może już tu podejść. No chyba nie ma więcej jednostek, co? Czy nagle się gdzieś pojawią? Kolejny sukces. Dobrze się spisał. 6 jednostek. No nie powiem, było dość łatwo. To znaczy, łatwo dlatego, że mam już niewidzialność dostępną dla moich szturmowców. I dzięki temu na przykład mogę wyjść na zwiad, będę miał większe rozeznanie i mogę łatwiej teraz oflankować wszystkich obcych, tak? Nawet chryzalidy tutaj nie będą dla mnie problemem. Podwójny strzał i w strefie. Zabicie oskrzydlonego lub odkrytego celu z karabinem snajperskim nie liczy się jako akcja. Co? Ale to się nie opłaca. Ja jednak wolę podwójny strzał. No chyba, że walczyłbym z chryzalidami, to byłby jedny skuteczny sposób. Dobra, samoloty. Działo plazmowe. Edytujemy wyposażenie. Dobra. Dział EM. EM. Tam jest M. Tylko jakoś tak by dziwnie zabrzmiało, gdybym powiedział M, bo to by oznaczało, że jest tylko litera M. Czyli my. My. Dobra. Sturm chciał oczywiście coś powiedzieć śmiesznego, ale mu się nie udało. Niestety nie mogę nic tutaj pomóc. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. Okej, dobra. W razie czego tutaj wybudowałem sobie parę satelit. Jakby się miało okazać, że powiedzmy nagle jakieś obcy mi zniszczy, ale raczej w to wątpimy. Dostępna jest nowa instalacja, komora Golopa. Okej, tak zrobimy. Pancerz psioniczny. Analiza implantów
obcego nośnika wykazała, przepraszam, że możemy wybudować je w naszą wersję pancerza, choć nie przydadzą się one żołnierzowi bez potencjału psionicznego, ale znacznie wzmocnią zdolność tych, którzy są obiecujący na tym polu. Jak to obiecujący? Nie no, ja wiem, o co chodzi. Tutaj po prostu wzmacniamy zdolności psioniczne. Chronieniem dla tego urządzenia tak szybko jak się da. Biorąc pod uwagę, ile przeszliśmy, by je zdobyć, musimy podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca jego przechowania. Okej, okay, budujemy jeszcze komorę Gloppa. Golloppa, przepraszam, ja powiedziałem Gloppa. W ten sposób budujemy teraz dwa budynki, które potrzebujemy, to znaczy mamy jako cel. Właściwie jeszcze sprawdzę, czy są jakieś inne cele. Nie to chciałem. Jeszcze raz. Nie, coś mi się nie ujawnia. Pewnie przez to, że buduje się. Okej. A statek obcych tutaj dalej się pojawia. Znaczy, pojawia się. Dalej świeci się. Dobra, i teraz będziemy potrzebować wybudowania... dwóch, na przykład, pancerzy psionicznych. Chodzi tutaj o to, że... nie wiem, czy spoilerować. No jeszcze nie będę spoilerował, o co w tym chodzi. Z tym pancerzem. To znaczy, oprócz jego właściwości ma jeszcze to coś wspólnego z misją, ten pancerz. Więc na razie jeszcze nie chcę mówić, o co to chodzi. Dobra, ciśniemy. Zlecenie od Europa. No niestety nie mam sektoidów, żeby wykonać tego zadania. No i mamy budynek. Właściwie ciężko to nazwać budynkiem, bo my robimy w podziemiach różne instalacje. Właśnie. Mamy instalacje, dobra, wybierz tą budowlę. No czy ja jeszcze wybudowałbym coś ciekawego? Para. Nie mam już nic ciekawego. Generator Elerium zaraz zostanie wybudowany. Właśnie, odlewnie jeszcze sprawdzę. Zaawansowana naprawa, miałem mówić szybka naprawa. Dzięki coraz lepszej znajomości materiałów obcych możemy opracować procesy znacznie skracające czas naprawy naszych myśliwców i schifów. Schif, przepraszam. Więc... zrobimy to. Dopilnuję, by produkcja niezwłocznie ruszyła. Nigdy nic nie wiadomo. Z tobą, gdy tylko coś się pojawi. Może się okazać na przykład, że... że na przykład, powiedzmy, na jeden kontynent zaraz szybko dwa ataki przylecą obcych, a ja mam tylko jeden myśliwiec. Więc naprawię jeden myśliwiec dość szybko w takim wypadku, gdyby się taka sytuacja nadarzyła oczywiście. Dobra, coś jeszcze miałem zrobić. Wybudowałem... aha, już wiem co. Zobacz, kredyty badawcze? Kredyty badań, o co z tym chodzi? Nie, coś chciałem jeszcze innego. Wejdź w archiwa. Nie. Odlewnia. Nie. Właśnie, koszary. Zobacz pomnik. Właśnie, ktoś mi zginął, pamiętam. Szeregowy Steve King. Zabitych. Dwie misje. Jeden zabitych. Dobra, zatrudnij żołnierzy. Idź do laboratorium psi. Teraz możemy przetestować naszych żołnierzy w laboratorium psionicznym. Gdy sporządzimy pełny raport, prześlę informacje o wynikach. Aktualne badania wykazały wyraźny związek między siłą woli kandydata a jego potencjałem psionicznym. Mamy nadzieję, że nasi żołnierze spełnią niezbędne kryteria. No i właśnie, tutaj jest już, że tak powiem, losowanie, bo to już zależy właśnie, no i teraz będzie trochę problem, bo właśnie chcę najpierw tych moich najlepszych żołnierzy tutaj wykorzystać na badanie psi. I o co w ogóle chodzi z tym badaniem psi? Chodzi o to, że będą w tych komorach i będą podawani jakimś różnym badaniom i w ten sposób będę wiedział, czy oni mają zdolności psioniczne, czy ich nie mają. I najlepiej będzie, gdy będziemy mieć żołnierzy, którzy posiadają jakieś zdolności psioniczne. Nagroda techników. O, dwa skołpy. A jakbym zrobił? Produkuj przedmioty. To bym mógł zrobić jeszcze. Skołpy. A, wybudujemy więcej. Tak, kasiory mam dużo. Z
zlecenie Europa, to jest to o zwłoki sektoidów, testy psioniczne za 9 dni. Wydaje mi się, że jeszcze coś się pojawia. A, raport Rady. Gdzie ja mam skopy? Czy będę ich miał za mało? To znaczy za wolno się zrobią? Komara Golopa. Trochę to ten teren, znaczy ten teren. To miejsce trochę tak przypomina mi Gwiezdne Wrota, jak wiecie, Atlantyda, co tam był taki właśnie, jak tutaj widzicie te bramy, takie przejście i w ogóle, że tak powiem, taras widokowy na ten dany obiekt jest tak z góry, tak przy Gwiezdnych Wrotach Atlantyda, gdzie zawsze tam z góry widoczne było właśnie te wszystkie jakieś komputerki i tak dalej. I oczywiście tam na dole był ten element, czyli wrota gwiezdne. Dowódco, Rada prosi o bezpośrednie połączenie na bezpiecznym kanale. Dobrze. O co chodzi? Podobno pewien saper niezwiązany z XCOM został zaatakowany przez obcych, gdy sprowadzał rzekome zniszczenie lokalnego ujęcia wody. Co? Gdy sprawdzał rzekome zanieczyszczenie lokalnego ujęcia wody. Uratujcie tego człowieka, musimy dowiedzieć się, co ustalił. Centrala powinna otrzymać całą treść odprawy, zanim twoi żołnierze dotrą na miejsce. Okej. Okay. To teraz tak. Mamy trochę ekipę, że tak powiem, niegotową i to jest teraz smutne, bo... Czy ja mogę? Nie, to chciałem. O właśnie, zależy mi na tym, żebym miał jednak tych... Tutaj... Zależy mi na tym, żebym miał jednak tych, którzy mają ten pancerz lepszy. Ten ma jakiś laserowy karabin, szturmowiec. Czy ja nie mam naprawdę więcej tych pancerzy? Gdzie są... Gdzie się w ogóle podziały te pancerze? To też jest takie głupie, że... Gdzie to jest w ogóle, tak? Grenadier. Nie ma. Nie ma. No do lichej ciasnej. Gdzie to jest? Nie to chciałem, ale... Kurde, no... Gdzie są te pancerze? No przecież nie wcięło mi razem z tymi tutaj. No to by były jaja. Czekajcie, koszary, zobacz żołnierzy. Wow! To jest trochę chamskie, bo powinno im to zdjąć przecież. No i tak oto właśnie... Dobra, jakiś tam... Nie to chciałem. Chciałem po prostu, żebyś zmienił to. Muszę teraz im wszystkim, którzy tutaj są, wyrzucić te wszystkie pierdoły. No bo pancerz to jednak jest bogactwo dla nas. Zwłaszcza pancerze widmo. Mamy strzelby kompozytowe. No wyobrażacie sobie walkę bez tego wszystkiego. Dobra, niech oni mają już te bronie nawet. Chodzi tutaj mi o to, żeby zdjąć te wszystkie, że tak powiem, potrzebne rzeczy do rozpoczęcia misji. Znaczy, teoretycznie nie są potrzebne, ale bez nich nie jesteśmy w stanie. Dobra, jeszcze tak sprawdzę. Grenadier. Za dużo tych grenadierów, nie podoba mi się to. Wypieprzaj. Sniper. Trzech snajperów też niedobrze, czyli tak, grenadier, żołnierz wsparcia. Potrzebujemy tak, szturmowca. Szturmowiec jeden i drugi szturmowiec. No po to w końcu mam te... Nie, tu jest jakiś szturmowiec. No nie gadajcie, że nie mam ich więcej. Grenadier, snajper, grenadier, szturmowiec jeden, tu już jest na misji. Jest szturmowiec, wow. Kobita. Nieważne, że kobita, ważne, że mamy szturmowca, bo nie wyobrażam sobie innej walki bez dwóch szturmowców. To jest naprawdę bardzo silna, że tak powiem, jednostka, chociaż to będzie kłamstwo w tym momencie, co właśnie powiedziałem. Dobra, więcej skopów.
Czy mamy ekipę gotową? Żołnierz wsparcia właśnie, żołnierz wsparcia, zdolności. Aha, czyli ty jeszcze nie masz tych takich... Zaraz! Nie, dobra, coś mi się popieprzyło, bo... Nie, dobra, nieważne, nieważne. Coś mi się wydawało, że nie mam apteczek. A właśnie, jeszcze... Właśnie, mam skopów więcej. Ja od razu wykonam to zlecenie. Chodzi tutaj o to, żebym sobie tego nie zapomniał. Dobra, zapisujemy grę, bo mamy już gotową drużynę. No i ciśniemy oczywiście na misję eskorty tego biednego żołnierza, który gdzieś tam się zgubił. Dobra, ciśniemy. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko. Wysyłamy was do Egiptu. Aleś się nagadał? No nie powiem. Cóż za wyczerpująca wypowiedź z twych ust. Rada otrzymała doniesienie, że oddział saperów, którego dowódcą jest sierżant Carlock, natrafił na spowodowane przez obcych skażenie środowiska. Sierżant potrzebuje ewakuacji z drugiego końca tego pomostu. Jak zawsze musimy zlikwidować wszelki napotkany opór. Analitycy powinni jak najszybciej rozpocząć pracę nad tymi raportami. Jeżeli zaatakują te cele, będzie po nas. Mamy nowy cel. Dobra, to jego pierwszego wyślemy. Po prostu, żeby odkrył mi co nieco, bo on i tak nie będzie atakował. Za to będę pewien, że... No, gościu. Dobra, to możemy tak... Obawiam się, że właśnie... Jak tylko tam wyjdę, to zaraz jakieś ufoki się pojawią. Jak tylko otworzę drzwi, więc na razie chcę się tutaj wszystkimi dostać. No chyba w tym pomieszczeniu nie będą, tak? Czy może będą? Jeszcze w razie czego tworzymy to, no w końcu będę miał wgląd. Hej! Otwieraj to. Nie, to nie. Chodziło mi po prostu o to, żebym miał tutaj możliwość otworzenia, że tak powiem. Dobra. Tu mamy żołnierza wsparcia. Dobra, to on sobie... Gdzie on może sobie stanąć? No tutaj. Wszyscy jak najbliżej. I otwieramy drzwi. I oczywiście jazda. Zbliża się do was przeciwnik. Powtarzam, nieprzyjaciel kieruje się na wasze pozycje. Skąd ty możesz to wiedzieć? Oczywiście agenci. Byle nie pierońskie chryzalidy, ja ich tak nie cierpię. No z jakiej racji on się nagle tu pojawił? No. Ciekawe, czego rozwalisz. Powinieneś. Pięknie. To jeden musi zawsze stać tutaj na tyłach. Żeby się nie okazało... Ojejku. Ojejku. Już musiało się ich więcej pojawić. Ważne, żeby tutaj nasz biedny sierżant Carlo przeżył. Oczywiście nie mogę tego zrobić, bo system sobie wymyślił, że jak jest filmik, to wszyscy mogą zrobić akcję na mnie. 91. Ciśnij, Kobito. Jestem ciekaw, czy ty masz właśnie zdolność strzelania do dwóch celów. Nie masz. A nie, masz podwójny strzał. Dobra, to się cieszę z tego powodu. Ale chyba to jest pudło. Pewnie! Jak żeby inaczej. Oj, to może zaboleć? Pudło, na szczęście. Śmieszne też takie zawsze pukawki w ogóle mają, takie pistolety wielkie. No i w końcu nie ma co się dziwić, dopiero... Co? Jak to się stało? ...85... Pewnie ten drugi musiał mieć jeszcze wartę i przez to właśnie się tak wydarzyło nieszczęśnie. Dobra, zrobimy to w biegu, bo
chcę od razu tam pójść, żeby tutaj nieco sprawić problemu przeciwnikowi, bo jeżeli tutaj będę miał rozłożone siły, to on za bardzo nie będzie miał tutaj szans na jakieś ciekawsze manewry. Pudło, jakim cudem? Miałeś 85%! Chcą zaatakować naszą infrastrukturę. Wodociągi, podstacje elektryczne, transport. Wszystko, co może nas spowolnić. Okej, dobrze wiedzieć. Dziękuję ci, sierżancie Carlo. Naprawdę twoje poświęcenie nie pójdzie na marne. Ojej, to tak zabrzmiało, jakbym chciał tutaj, żeby zginął. Przepraszam za skok. Właśnie zastanawiam się. Czego nagle mam 60 klatek na sekundę? Czy coś tu się wydarzyło? Mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemów z łączeniem. Nie wiem, coś to się spieprzyło teraz. Czy mi się wydaje? Mam nadzieję, że nie będzie problemów z montowaniem. Musiałem przez chwilę ściąć z tego względu, że no... Uderzeniowy jeden, idzie na was nieprzyjaciel. Że ktoś mi wkroczył do pokoju.